Wnuczkowa mafia nie zna granic. To, co wydarzyło się w parafii pod Toruniem, po prostu rozwala mózg. Kojarzycie tą beznadziejnie obrzydliwą metodę okradania starszych ludzi? Że się znajduje ofiarę, dzwoni się i się mówi: dziadku mój drogi, słuchaj, mój kolega przyjdzie do ciebie jutro i weźmie pieniążki dla mnie, bo ja jestem w bardzo ciężkiej sytuacji i teraz nie mogę przyjść sama, ale przyślę mojego kolegę. I w ten bezczelny sposób okradani są ludzie w całej Polsce. Wiecie, jak już jesteś naprawdę stary, nie kojarzysz tego, co się już dzieje wokół ciebie, to bardzo łatwo jest cię naciągnąć na właśnie na takie tematy. I frajery to wykorzystują. I są już tak bezczelni, że zadzwonili do księdza, 82-letniego emerytowanego proboszcza. Halo dziadku, potrzebne mi są twoje pieniądze. I wiecie, ten ksiądz, zanim do niego dotarło, że to jest absurd, jeszcze nie zdążył tego dobrze przekminić, a już był drugi telefon. Dzień dobry, dzwonię do pana z Centralnego Biura Śledczego. Tutaj nakryliśmy próbę oszustwa i będziemy łapać właśnie tą oszustkę, która chciała pana zmanipulować. Także przyjdą do pana jutro funkcjonariusze i proszę im przekazać wszystkie swoje oszczędności. No i nasz bohater pomyślał sobie: super, pomogę złapać złodziei. Na drugi dzień przyszło dwóch facetów w mundurach, on wyjął swoje oszczędności, 50 tysięcy złotych, i im je wręczył, przekazał. Minął jeden, drugi, trzeci dzień, po 5 dniach ciszy ksiądz zadzwonił na komendę. Gdzie są moje pieniądze? Mieliście złapać złodziei i co? A na komendzie nikt nic nie wiedział. Ta metoda tak ewoluowała, że teraz mamy taką swoistą incepcję. Tutaj dzwoni, tutaj się podkrada, tutaj policja, tu wszystko, zamieszanie, i starsi ludzie w to wierzą. Pomysłowość naszych polskich złodziei jest wspaniała. No cóż, no uczą się od najlepszych, patrzą na władzę i mówią: kurde, to jest dopiero majstersztyk. A tam znowu gadam o polityce, kończy już ten odcinek. Widzimy się jutro jak zwykle o godzinie 19 w 200 odcinku tego niesamowitego programu. Właśnie zjadłeś pączka. Łapka w górę leci, subek, łapka w górę leci, subek.